Stara, piękna, polska wieś. Na szczęście nie do końca wymarła. I miejmy nadzieję, styl ten wróci do łask. Oczywiście w połączeniu z nowoczesną wygodą. To niewielkie, piękne miejsce położone jest w województwie łódzkim, powiat męczycki, gmina Góra Świętej Małgorzaty, wieś Kwiatkówek 26A. I wbijamy na chatę. Ściany gliniane, coś pięknego. Podłoga w sieni, również gliniana. W pierwszej izbie jest to część sypialniana, podłoga z deseczek. Przechodzimy do kuchni. W całej chacie, jak również w innych budynkach, do których przejdziemy, zapach pieści zmysły. Czuć woń drewna, słomy, gliny. Ogólnie bardzo przyjemna świeżość. Przechodzimy do rekonstrukcji budynku gospodarczego. Inaczej stodoły. Wewnątrz, w prawym sąsieku, znajduje się beczkowóz, bryczka. Są tu również maszyny rolnicze, sieczkarnia, młocarnia, wialnia, a także różne narzędzia. Teraz budynek gospodarczy dla zwierząt. Tutaj mamy oborę przeznaczoną dla krów, pięknie wyścielane słomą. Nie to co dzisiaj, krowy męczą się na betonie. Kolejne pomieszczenie to stajnia, a w prawym górnym rogu widać piwnicę ziemną. Co ciekawe, niegdyś tak zwany sklep. Kurniczek. Kurki miały ładnie dużo miejsca, nie siedziały w klatkach i codziennie były wypuszczane na podwóreczka, od świtu do zmierzchu. Tutaj mamy taki magazyn gospodarczy. Łódeczka, narzędzia i tym podobne. Powoli przechodzimy do olejarni. Następnie zahaczamy o kuźnię. Na koniec zaprowadzę Cię do pięknego wiatraka kozłowego. Na terenie znajdują się jeszcze niewielkie stawy, przy których można spędzić miło czas. Ogólnie cały skansen jest warty obejrzenia na żywo. Masz wolny weekend, nie zastanawiaj się, przyjeżdżaj, na pewno nie pożałujesz. Ja z pewnością jeszcze tutaj wrócę.